A teraz zapraszam na scenę Szymona Podwina. I bardzo dziękuję chłopakom, że zgodzili się mi zagrać. Pierwsza morska podróż do Australii, łotry przy burtach, prostytutki w kojach. Wszyscy się bali, łkali i żygali w drodze do raju, przewrotności twoje. Panie, coś wiesz, czy nam nieznanych planach. Miał czarne diabły strzegące wybrzeże Edenu, który przeznaczyłeś dla nas, a w który nikt, prawdę mówiąc, nie wierzył. Czymżeśmy marni zasłużyli na to? Ten, co zawisnąć miał za kradzież płaszcza, płakał nad swoją niechybną zatratą. Nie widział ciebie w robaczywych masztach statku, co tylko był więzieniem nowym, tej, co kupczyła ciałami swych dziadek. Ani przez mgnienie nie przyszło do głowy, że to nadziei nie rozpaczy statek. Jeden żołnierz z ponurej eskorty, po czym się los ich od naszego różnił, wiedział, że nigdy już nie ujrzy portu, gdzie go podejmą karczmarze usłużni. Płatne dziewki, że zabraknie rumu, zanim do celu przygnasz okręt szparki. Z marynarzami pili więc na umór i wbrew zakazom grali o więźniarki. Prawda, nie wszyscy próby twe przetrwali, ale też ciężkość nas doświadczał, panie. Nie oszczędzałeś nam wysokiej fali, za którą mnogim przyszło w oceanie zakończyć żywot. Innym dziąsła zgniły, wypadły zęby, rozgorzały wrzody, więc znaczą nasz zielony szlak mogiły, szkorbutu, szału francuskiej choroby. Nikt nie odnajdzie w ruchomych otchłaniach ciał nieszczęśników oprócz ciebie, Boże. I żywot grzeszny epitafiów wzbrania, lecz ukarani więc wystarczy może, żeś się posłużył straszliwym przykładem. Oni naprawdę dotarli do piekieł, a umierając nie wierzył z nich żaden, że w swym cierpieniu umiera człowiekiem. Ląd nam się wydał niegościnny, dziki, łotr bez honoru, kobieta sprzedajna. Z dnia na dzień jak się stać ma osadnikiem nieznanych światów, bo rozpoznać raj nam nie było łatwo. Znaleźć w sobie siłę, wbrew przeciwnościom, bez słowa zachęty, by mimo wszystko żyć, nim nam odkryłeś kraj szczodry w zboże, złoto i diamenty. Łajdacki pomiot, łotrowskie nasienie, czerpiąc ze spichrza twoich dóbr wszelakich. Choć tyle wiemy własnym doświadczeniem, w nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. Dziękujemy bardzo. Szymon Podwin. Elżbieta Czyż. Elżbieta Czyż.